Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w związku z marką. Ja jestem Michalina, prowadzę firmę PFO Strategia i Komunikacja. Na co dzień zajmujemy się szeroko pojętą właśnie komunikacją marek do odbiorców. I dzisiaj chciałabym przejść z Wami przez taką rozkminę, czy współpraca Maty i McDonald's, albo McDonald's i Maty, to był dobry pomysł. Także zostańcie ze mną. Część z Was na pewno zna Matę. Potem powiem, dlaczego uważam, że zna, bo jakby przejdziemy przez to, co w ogóle robi i nie są to małe zasięgi. Więc myślę, że częściowo będziecie kojarzyć, kim w ogóle jest Mata, ale żeby ten kontekst zbudować, dlaczego w ogóle McDonald's zdecydował się na współpracę z Matą, to chciałabym, żebyśmy wszyscy mieli jedną perspektywę. Mata to raper, influencer, który ma niemałe zasięgi. Jak sobie zerkniemy na jeden z pierwszych numerów w zasadzie, który był takim bodźcem do tego, żeby Mata wypłynął, numer o tytule Patoreakcja, to puszczę go kawałek, nie będę puszczać całych numerów, natomiast to jest numer, który ma obecnie, był wydany w marcu, 30 marca 2021 roku i dzisiaj, no dzisiaj mamy listopad, tam 8, który dzisiaj? 8 listopada, no ma 55, prawie 56 milionów wyświetleń, 56 milionów wyświetleń. Z tego zdecydowana większość, bo 965 tysięcy reakcji pozytywnych i 24 tysiące reakcji na tych łapek w dół, nie? Więc zobaczcie sobie, że to nie są małe zasięgi. Ja puszczę fragment tego numeru. O 15.30 Solar i Białas, maszyście ochroniarze. Żeby złapać w ogóle, co to jest za klimat? Pojawili się w liceum imienia Batorego w Warszawie. Ich wizyta trwała niespełna 15 minut i nie zakłóciła matur, które odbywały się w tym samym czasie. Mata charakterystyczna grzyweczka na początku. Na dwie strony. Stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Dzwonią telefony u mnie na chacie, dzwonią telefony moim żomalom. Chcą wiedzieć wszystko o Macie, wszystko opatą. Tylko wkurwiona chodzi w tej weftę po sekretariacie i myśli nad karą dla mnie za to, że jestem wkurwionym dzieciakiem, jestem zniszczonym dzieciakiem. Leżałem zawsze... Rapsy. Rap generalnie jest w trendach w ostatnim czasie. I nie wiem, czy to jest przyczyna, czy skutek, natomiast faktycznie Mata, kiedy się pojawił z tekstami, z tą swoją taką prawdziwością, autentycznością, wbił się dosyć mocno na rynek. I kolejny numer, który jest też dosyć popularny, znaczy dosyć popularny, jest bardzo popularny, to jest numer z Quebona Fide i Malik Montana, Papuga. 36, prawie 37 milionów wyświetleń. Także jak na polskiego YouTube'a. Mówi, że musi się udać, ugadać marmonę, zgadzać bandoty zielone, jak pierdolony ta maluga. Dzwoni papuga. Okej, okay, no to ja mam taką refleksję, patrząc po prostu na te zasięgi, że to nie jest osoba anonimowa w pewnych grupach odbiorców. Jest to bardzo rozpoznawalna twarz, bardzo rozpoznawalna persona wśród swoich odbiorców, którzy no, w pewnym wieku też są, bo jest targetowany znowu w taki przedział bardziej młodzieżowy, powiedziałabym do 40. Nie wiem, jak to wygląda faktycznie statystycznie, ale patrząc na to, jak widzę, kto zna, to jest to, kto zna wśród moich znajomych, to jest to ten przedział, bym powiedziała, młodzież, nastolatki. Mata oprócz tego, że jest raperem, jest osobą publiczną i patrząc na jego kanał na Instagramie, tak naprawdę przy 54 postach, zdjęciach, to naprawdę niewiele, to nie jest typowo influencerski content. Ma no, grubo ponad 1 milion osób obserwujących, mamy tutaj 1 200 000 osób obserwujących, dokładnie 1 217 000 417 000 417 417 411 osób, więc jest to niemała liczba. Oczywiście jest to liczba zbudowana poprzez to, że jest to osoba rozpoznawalna. Założy się, że jest to wzmacniane różnymi działaniami marketingowymi, no ale nie da się zaprzeczyć, że zasięgi takiej osoby jak Mata są ogromne. I to myślę, że było kluczowym czynnikiem, który spowodował, że taka marka jak McDonald's chciała w ogóle z Matą jakąś współpracę podjąć.
Nie znam szczegółów dotyczących tego, jak wyglądały negocjacje, kiedy je rozpoczęli i jakie tam były warunki tego, jak to ma wyglądać. Natomiast no, z takimi tutaj zasięgami, to myślę, że spokojnie właśnie marka typu McDonald's jest w stanie się wbić, tak żeby jeszcze dotrzeć właśnie do kolejnej grupy odbiorców. I wcale mnie to nie dziwi, że wybrała takiego, a nie innego rapera czy influencera do współpracy. No i słuchajcie, mamy Matę, rozpoznawalną osobę publiczną, rapera, znaną osobę w pewnych grupach społecznych i wiekowych. I mamy naszego McDonalda, tak zwanego McDonald's markę, która również jest bardzo popularna. I te marki się spotykają i robią kampanię, która nazywa się Mata przejmuje Maca. Pokażę Wam wideo, które promuje tę kampanię. Chłopaki, kiedyś mak będzie mój. Chyba nie lubisz to was. No i jest, Mata przejął maka. Sprawdźcie go zestaw w aplikacji McDonald's. La 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 la! Moje pierwsze wrażenie, które miałam, patrząc na to wideo, to miałam takie, że poszli na grubo, poszli na bogato, jest tutaj bardzo dużo efektów, jest bardzo mocny, widać scenariusz, sceneria bardzo, wiecie, zaaranżowana w najdrobniejszych szczegółach, są pomysły. Jest też jakaś forma minimalizmu, bo nie ma wielu dialogów, prawie nic się nie dzieje, wszystko jest ograne, no i widać, że jest też bardzo dopracowane, więc jakby no co, co można powiedzieć, po prostu bardzo profesjonalne wideo. Można by było powiedzieć, że to już koniec tej kampanii, bo tak naprawdę mamy do czynienia z jednym wideo reklamującym całą kampanię. Mamy jedno zdjęcie w mediach społecznościowych, które jest zamieszczone na profilu Maty i tak naprawdę ja nie dokopałam się do żadnego zdjęcia, które byłoby na w ogóle w mediach społecznościowych, czy McDonald's, czy u Maty. Nie ma tego dużo więcej, jest tak naprawdę jedno zdjęcie na Instagramie, plus to, że aplikacja McDonald's została dopasowana graficznie do tego, że faktycznie akcja miała miejsce. I to, co jest ciekawe, to tak naprawdę nie to, że kampania miała miejsce, bo tak naprawdę różne marki pracują z różnymi influencerami. I to jest być może dla kogoś szokujące, że Mata w ogóle miała taką współpracę z McDonald's, ale jest to zupełnie normalne, że po prostu marki pracują z influencerami, że pracują z osobami publicznymi. My się przecież z tym spotykamy od lat, że takie połączenia się dzieją. Jakiś czas temu przecież też opowiadałam Wam o współpracy ekipy z marką Coral, żeby robić jakby specjalną markę lodów pod właśnie brandem ekipy, więc to są normalne czynności, które marki podejmują właśnie chcąc dotrzeć do jakiejś nowej grupy docelowej, czy wzmocnić po prostu swoją komunikację. Natomiast to, co jest tutaj niesamowite i co się wydarzyło, to to, że po tej kampanii poziom emocji i poziom oburzenia społecznego podskoczył bardzo szybko i mocno do góry. Bo za chwilkę Wam pokażę kilka przykładów tego, w jaki sposób media zareagowały w ogóle na tę współpracę, w jaki sposób osoby publiczne zareagowały na tę współpracę. Mnóstwo, no myślę, że to jest akurat nic dziwnego, ale to też pokazuje, jakiego typu osobą publiczną jest Mata. Mnóstwo influencerów, chcąc właśnie wybić się na fali popularności, od razu tak naprawdę na YouTube, jak wpiszemy sobie Mata i McDonald's, mamy mnóstwo filmów pod tytułem, że ktoś testuje, ktoś ocenia, ktoś próbuje. Jakby mamy mnóstwo takich wideo, które właśnie na tej frazie kluczowej w zasadzie Mata i McDonald's próbują się wybić. Można by powiedzieć, że nawet ja robię wideo dotyczące tego, jak właśnie Mata współpracuje z McDonald's, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko, które funkcjonuje z nami od jakiegoś czasu, że siła marki, z którą inna marka podejmuje jakąś współpracę, jest na tyle duża, że inne marki dołączają się do tej kampanii po to, żeby coś zyskać, a tak naprawdę jednocześnie wzmacniają siłę samej kampanii. Zanim jeszcze przejdziemy do dalszej części filmu, w której w ogóle
będziemy rozważać, czy to była dobra współpraca, czy nie, żebyśmy sobie zerknęli, jakie w ogóle reakcje wywołała ta kampania, bo myślę, że one były dosyć intensywne, tak jak powiedziałam, burzliwe, niektóre były komentarze. I mam kilka dla Was takich przykładów tego właśnie, jak społeczeństwo zareagowało na tego typu współpracę. Zacznę od źródła, czyli od kanału Maty, na którym oczywiście pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Jeden z najbardziej takich lubianych właśnie komentarzy i chętnie komentowanych to, że to średniawa mata, ta macza to średniawa mata. I bardzo tutaj dużo pod spodem się pojawia komentarzy, bo ja w ogóle miałam takie nastawienie, widzicie, nie powinnam mieć żadnego nastawienia, no ale już osłuchuję się z tym tematem od jakiegoś czasu. Ja byłam przekonana, że w ogóle moja pierwsza myśl była taka, czy to jest w ogóle dobre dla Maty, ta współpraca. Rzeczywiście podejrzewam finansowo albo pod kątem rozpoznawalności, no jest to bardzo lukratywna jakby forma współpracy, bo McDonald's to jest ogromna marka. Natomiast pomyślałam sobie, że być może to nie był dobry krok, bo nasi odbiorcy będą nas oceniać poprzez pryzmat tego, co reklamujemy. I to, co mnie dosyć mocno zaskoczyło, to, że te komentarze, mimo tego, że jest mnóstwo negatywnych, one powodowały, że fani Maty jego bronią. I to jest ciekawe, co się dzieje w tych komentarzach, bo nawet na te nieprzychylne komentarze od razu pojawiały się pod nimi takie obrony, typu na przykład właśnie ktoś pisze: macza średniawa mata i co, że muzykę ma super, nie tam zajebistą. I że dokładnie, tak, ja nie lubię, ale nie będę się kłócić. Potem ktoś pisał, że dobre frytki, że macza jest średnia. Tutaj nawet ktoś pisał, że zjedzone nie wypite, czyli nie, że jesteś beznadziejny. To w ogóle nie była fala hejtu, tylko tak naprawdę bardzo dużo takich opinii, które w ogóle myślę dla samej marki McDonald's są bardzo ważne w takim kontekście, żeby się dowiedzieć, co nasi odbiorcy myślą o naszych produktach. Uważam, że pod tym kątem tutaj się zachowała w ogóle społeczność Maty na maksa konstruktywnie i to nie był w ogóle hejt, bo nie był to hejt na Matę, to nie był nawet hejt na Maca, tak już powiedzmy sobie, że to był Mac, tylko właśnie informacja zwrotna, co jest okej, co nie jest okej. Co tam się jeszcze pojawia? Zestaw słaby, ale twoja fryzura super, lubię cię gościu, wszystko spoko, ale macza średnia, najlepsze z tego zestawu to frytki. Potem było coś o wlepach, potem jeszcze były opcje takie, że dostaje się naklejki, więc tak. Były też takie komentarze, że w dobie katastrofy klimatycznej promuje się nieetyczną produkcję mięsa, bla bla bla. Zawsze się takie komentarze pojawiają. Były zarówno komentarze negatywne, jak i pozytywne. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to, że faktycznie nie wylała się aż taka fala hejtu. Mówię tutaj na kanale Maty, bo to, co się działo w sieci poza tym, to już jest może nie hejt, na pewno nie hejt, natomiast duże oburzenie pewnych osób, które zajmują się zdrowiem, odżywianiem, promowaniem też właśnie wartościowego jedzenia. I to, co się wydarzyło, to faktycznie była lawina różnych komentarzy, do których też chciałabym przejść i Wam pokazać kilka z nich. Jedną z osób, która się wypowiedziała dość krytycznie, bardzo krytycznie, była Katarzyna Bosacka, to jest dziennikarka znana z tego programu, w którym edukuje właśnie osoby dotyczące tego, że fajnie jest zwracać uwagę na jakość jedzenia. Ja tutaj fragment tej wypowiedzi mogę Wam przytoczyć. Dlaczego dzieci jedzą śmieci? Bo bez obciachu promują je znane nazwiska. Dzisiaj w McDonald's można kupić zestaw, który powstał we współpracy z raperem, bla bla, ma tato artysta, który bije rekordy popularności i tak dalej, i tak dalej. I tym samym promowanie przez niego jedzenia typu fast food wśród młodzieży jest fair, wątpliwe. Zestaw sygnowany jego nazwiskiem kosztuje 18 zł, składa się z trzech elementów, bla bla bla. Po zakupie zestawu na Paragonie pojawiły się wyszczególnione ceny produktów. Odniosę się do tego tylko w ten sposób, że nie chcę tutaj oceniać, kto ma rację, bo w ogóle to nie od tego jest ten odcinek, żeby stwierdzić, kto ma rację w swoim, czy McDonald's w tym, że się reklamuje poprzez współpracę z influencerem, czy Katarzyna Bosacka, pisząc, że jest to śmieciowe jedzenie. Ja myślę, że obie strony mają prawo do tego, żeby właśnie korzystać tutaj ze współpracy i edukować w zakresie tego, że to jedzenie być może nie jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o odżywianie nastolatków. W ogóle ta współpraca wzbudziła duże emocje i myślę sobie, przynajmniej takie jest moje stanowisko w tym temacie, że zarówno McDonald's ma pełne prawo do tego, żeby właśnie korzystać ze współpracy z influencerami, bo takie są po prostu mechanizmy marketingowe i uważam, że to nie było nic złego, że po prostu
podjął współpracę z matą i uważam tak samo, że Katarzyna Bosacka w swoich działaniach właśnie ma pełne prawo edukować, co jest zdrowe, a co nie i zwracać na to uwagę, że po prostu jedzenie śmieciowe nie do końca powinno być pierwszym wyborem. I to jakby jest okej. Okay. To, co się kolejny komentarz, który się pojawił w tym temacie, tutaj mamy Paulinę Młynarską. Mam wrażenie, to jest oczywiście moje subiektywne wrażenie, że bardziej agresywny typ wypowiedzi. Do tej pory nie komentowałam inby o macie, ani o macie i matczaku tacie, co mnie obchodzi, ale kiedy ktoś ma realny wpływ na zachowanie wielkich grup młodych ludzi, zachęca za kasę do jedzenia najbardziej szkodliwego żarcia, jakie istnieje, to chyba trzeba coś powiedzieć. Co ty, mata, czytać nie umiesz? Nie wiesz, co to śmieciowe żarcie robi z ludzkim zdrowiem? Nie wiesz, co to jest otyłość, cukrzyca i zawał? To ma być ta twoja kontestacja pod szyldem maka i tak dalej, i tak dalej. Mam takie wrażenie, że tutaj jest fala jakiejś takiej frustracji, którą też rozumiem, jeśli komuś zależy bardzo mocno na promowaniu zdrowia, no to tego typu reklamy będą go poruszać. Natomiast znowu wracam do tego, że słuchajcie, no w marketingu jest tak, że on jest od tego właśnie, żeby wykorzystywać osoby publiczne. Myślę, że taka reklama nikogo nie krzywdzi, McDonald's ma do niej pełne prawo. Ja tutaj widzę, po prostu mam taką rozkminę i nie umiem jej wysłowić. jakby widząc, co się dzieje po publikacji właśnie zestawu maty, że znowu wchodzimy w ten mechanizm, że tak naprawdę nie chcąc promować takiego śmieciowego żarcia, zostawmy to. Niech ta kampania sobie jest, niech ona buduje to, co ma budować, a edukujmy na przykład dzieci w temacie tego, co jest zdrowe, a co nie. Róbmy to po prostu nie taką agresją przeciw ich idolom. No bo sorry, mata jest idolem młodzieży i osób w jakimś tam wieku i w ogóle osób reprezentujących pewne wartości, bo to nie wszystko od wieku zależy, no ale ten rap jest też o czymś. I myślę sobie, że atakowanie maty, patrząc na też na reakcję jego społeczności, na to, jak on podjął współpracę właśnie i ile tam było reakcji pod tymi komentarzami, że on tak naprawdę ma tą siłę i że gdzieś tutaj możemy się po prostu rozminąć i że to nie będzie w żaden sposób go kompromitować, wręcz może wzmocnić to, w jaki sposób jego społeczność na niego reaguje. Te osoby, które tworzą te kampanie, robią to naprawdę dobrze, że to budzi aż takie emocje i tak polaryzuje znowu, wiecie, te strony, że musimy się znowu tam, wiecie, przeciągać, kto ma rację, czy to jest zdrowe, czy nie, czy śmieciowe jedzenie i tak dalej. Broń Boże, tutaj nie deprymuje problemów, które się pojawiają wśród młodzieży, dzieci i tak dalej, ale uważam, że mówienie przy okazji kampanii i jakby podburzanie autorytetu ich idola nie będzie najlepszym pomysłem. Więc ja myślę sobie, że ta kampania jest naprawdę może nie wzorem, bo takich kampanii jest wiele. To jest dobra kampania, która została naprawdę ciekawie przygotowana. Fajna narracja, uważam, bo tutaj też w tej kampanii na początku w tym wideo widzieliśmy, że mata przejmuje maka, że miał jakieś marzenie, że je realizuje. Jest ten storytelling konsekwentnie realizowany, no bo tutaj i w treściach przygotowanych przez maka i w całym tym, wiecie, w całym wszystkim tej narracji się to pojawiało. Natomiast no nie, no i tyle. I po prostu jest to konsekwentne, jest to spójne i tyle. Fajne. No fajne, nie wiem czy fajne. No fajne, fajne bym musiała powiedzieć, czy mi się to podoba. No pod kątem marketingowym, no jest to po prostu profesjonalne. Podsumowując cały ten rozciągnięty mój wątek filozoficzny, bo on chyba taki bardziej jest, czy współpraca z makiem, już mówmy z makiem, jest dobra? Myślę, że tak. Czy współpraca maka z matą jest dobra? Myślę, że tak. Maty z makiem i maka z matą, bo to działa w dwie strony. Myślę, że tak, wzbudziła znowu emocje. Znowu się wydarzyło to, co się działo przy Lodach Koral, czyli wszyscy o nich mówią i mówią o maku i mówią o macie i ta społeczność wcale się nie reaguje na jednych ani na drugich. Natomiast jeśli chodzi o markę McDonald's, uważam, że od lat mają naprawdę dobry marketing, dobry PR. Przyglądam się temu i uważam, że możemy się też od nich dużo nauczyć i takiej współpracy influencerskiej. Pewnie chciałaby nie jedna marka mieć w swoim portfolio, więc z tym dzisiaj kończę ten odcinek. No i zapraszam Was na kolejny już za tydzień o godzinie 18 w czwartek. Do zobaczenia. 8 points later, I